Starszy Francuz poszedł do spowiedzi: Ojcze, na początku II wojny światowej zapukała do moich drzwi piękna dziewczyna i poprosiła, żebym ją ukrył przed Niemcami. Ukryłem ją na strychu i nigdy jej nie znaleźli. To był wspaniały uczynek nie powinieneś się z tego spowiadać. Niestety, ojcze, ja byłem taki słaby, a ona taka piękna. Powiedziałem jej, że za schronienie na strychu musi spędzać ze mną każdą noc. No cóż, to były ciężkie czasy. Gdyby Niemcy odkryli, że ją ukrywasz, z pewnością zabiliby cię i miałeś prawo się obawiać. Jestem pewien, że Bóg weźmie to pod uwagę i osądzi twoje uczynki sprawiedliwie. Dziękuję, ojcze to mi zdjęło kamień z serca czy mogę jeszcze o coś zapytać? Oczywiście, pytaj czy muszę jej powiedzieć, że wojna już się skończyła?